Oblicz minus 6 i 2 trzecie dzielone przez minus 7 i 1 siódma. Na początku ustalmy, jakiego znaku będzie wynik. Dzielimy liczbę ujemną przez liczbę ujemną, czyli mamy parzyście minusów, więc minusy skrócą się. Możemy zapisać to w postaci 6 i 2 trzecie dzielone na 7 i 1 siódma. Aby podzielić dwa ułamki przez siebie, oba zamieniamy na ułamki niewłaściwe. Czyli mianownik mnożymy przez liczbę i dodajemy do licznika. 3 razy 6, 18 plus 2, 20. Mianownik przepisujemy. Następnie 7 razy 7, 49 plus 1, 50. Wiemy, że dzielenie jest to mnożenie przez odwrotność, czyli zapiszmy w następujący sposób. Zamiast dzielenia stawiamy mnożenie, czyli kropkę, natomiast drugi ułamek odwracamy, czyli dostaniemy 7,5. Teraz już tylko wystarczy pomnożyć przez siebie te ułamki. Najpierw zastanowimy się, czy można coś skrócić na krzyż. Tutaj mamy 20, tu jest 50, możemy skrócić przez 10, czyli tu dostajemy 2, a tu dostaniemy 5. Przypominam, żeby pomnożyć przez siebie dwa ułamki, mnożymy przez siebie osobno liczniki i osobno mianowniki. W liczniku mamy 2 razy 7 daje nam 14. W mianowniku 3 razy 5 mamy 15. Wynik 14 piętnastych.